Powiem wam o pewnej zasadzie. I jeśli tą zasadę wprowadzicie do swojego życia, to będziecie mieli sukces gwarantowany. Kiedyś w ogóle przyjechała taka kobieta usługująca do Polski. W tamtym czasie była w ówczesnym dobrym kościele, uważam, że w kościele przebudzeniowym, i powiedziała takie słowa, że jeżeli ludzie prawidłowo chodzą przed Bogiem, to nie potrzebują pastora. I to jest prawda. Ja się pod tym podpisuję. Jeśli ludzie prawidłowo chodzą z Bogiem, to nie potrzebują pastora. I prawda była taka, że więc już się nie zaprosili tam do tego kościoła. Ja w ogóle uważam, że to jest prawda. Że to jest po prostu święta prawda. Nie będę wam dużo czasu zajmowała, bo ja w ogóle uważam, że niedużych rzeczy potrzebujemy słuchać. Kiedyś w ogóle Jezus stanął i powiedział tak: jestem chlebem żywota. Powiedział o sobie, że jest chlebem żywota. Jestem mega prostym człowiekiem. Proste informacje z Biblii wyciągnęły mnie z patologii mojego życia. Ja jestem prosta i prosto przyjmuję rzeczy. I chcę wam dzisiaj powiedzieć o czymś takim, jak o tym, że Jezus nie tylko przyszedł przynieść pokój, ale przyszedł również przynieść miecz. Otwórzcie swoje Biblię na Ewangelii Mateusza. To jest mega ważne, co będę do was mówiła. I ja modlę się też teraz, aby Duch Święty wprowadzał was w prawdę. Dlatego, że każdy z was, na skutek tego, co będę mówiła, będzie miał objawiane zupełnie inne rzeczy. Chciałabym, abyście podeszli do tego tematu bardzo szczerze i żebyście się nie oglądali na sąsiada. Nie oglądaj się na sąsiada, tylko patrz na siebie. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział. Chyba dobrze mówię, dobrze. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział. W sumie od 34, zaznaczałam sobie tylko 34, ale chyba będę chciała więcej troszeczkę powiedzieć. Ale od 34. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Posłuchajcie, kiedy będę mówiła o sobie, dlatego że uważam, że w większości powinniśmy mówić o sobie. Nie o innych ludziach, ale o sobie. To jest mega bezpieczne. Kiedy Artur wrócił do domu, to przyniósł do domu miecz. I ja wczoraj, jak się modliłam, to ja w ogóle zrozumiałam, co tak naprawdę wydarzyło się w naszym życiu. Kiedy on wrócił do domu i ogłosił nam Ewangelię, to tak naprawdę przede wszystkim przyniósł miecz i poróżnił nas. Natychmiast w domu byliśmy wszyscy poróżnieni. Był w domu Artur, byłam w domu ja i była w domu mama. Natychmiast w ogóle pokazał, że on jest obywatelem Królestwa Bożego. My jesteśmy z tej ziemi, tak? Automatycznie miecz spowodował to, że poróżnił nasze relacje. Po prostu nas poróżnił. Wiecie, ludzie często mówią tak: pokój, w ogóle dzisiaj jest coś takiego, że wszyscy taką Ewangelię pokoju niosą, wiecie? Teraz coraz więcej w ogóle zielonoświątkowców, baptystów i różnych ewangelików zaczynają się razem ze sobą łączyć i mówią: taka Ewangelia pokoju. Ja walę w to, wiecie, to w ogóle nie jest Ewangelia pokoju. Jezus to zwyczajny rewolucjonista. I żeby mieć w swoim życiu pokój, tak? Jak go przyjąłeś do swojego życia jako Pana i Zbawiciela, to on jest w tobie stałym szalomem. Ale żeby twoja dusza doświadczała pokoju tutaj na tej ziemi, to niestety musisz przywalić mieczem w poszczególne, elementarne rzeczy w swoim życiu. Inaczej nie doświadczysz pokoju tutaj na tej ziemi. Jeśli nie weźmiesz miecza, jeśli nie uznasz sam w sobie, że Jezus przyszedł w ogóle do twojego życia, aby rozdzielić, kiedy narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, to natychmiast zaistniało w tobie podzielenie. Jezus przyszedł i podzielił stare od nowego. Rozdzielił ducha od duszy i od ciała. Rozumiecie? I pokój,
którym on powiedział, że pokój mój zostawiam wam, on jest do doświadczenia wtedy, kiedy tak naprawdę my, tak, wprowadzamy parametry Królestwa Bożego do swojego życia. Wielu ludzi dzisiaj siedzi w tak zwanym matriksie, w kłamstwie, który de facto nazywa się iluzją. Mają tak w swoim życiu dlatego, że nie zgodzili się na to, aby Jezus wkroczył do ich życia z mieczem. Po prostu cały czas mówią, wiesz, ja to tak jestem do pokoju stworzony, ja to w ogóle tak pokojowo ze wszystkim, ja to tak ze wszystkimi, ja też, ale przede wszystkim chcę być człowiekiem różnicy. Jezus powiedział, że ja uczynię różnicę między tym, kto mi służy, a tym, kto mi nie służy. Ostatnio przeczytałam w internecie informację, którą zamieścił pastor jednego z większych kościołów w Polsce i powiedział coś takiego, że ze mną będzie podobnie jak z Ulfem Ekmanem, że ja też zamierzam połączyć się w te całe baptysterium, w te całe katolickie zajawki. Rozumiecie? Przecież to jest po prostu, to jest kosmos, to jest duchowa prostytucja. Przepraszam za wyrażenie. To jest duchowa prostytucja, która do niczego więcej nie prowadzi, jak tylko do tego, że wszystko będzie wymieszane w jednym kotle. Duch tego świata powoduje totalne wymieszanie i zamęt w Kościele. W świecie jest tak, że dzisiaj nie wiadomo, kto jest uczeń, a kto uczennic. I ten sam duch, który jest w świecie, chce poprzez ekumenię i poprzez to, że ludzie nie przyjęli miecza do swojego życia, chce taką samą zajawkę wprowadzić w Kościele. Że już nie wiadomo, kto jest usługujący. Teraz na każdym kroku jest każdy apostoł, prorok, ewangelista. Rozumiecie? Tym się dzisiaj pupę wyciera. Tym się tyłki dzisiaj wyciera. Ja wiem, Boże, jak to tak łatwo dzisiaj ludziom nazwać. Po prostu się nazwał. Nazwał. Zero próby w jego życiu. Rozumiecie? Zero odciśnięcia. On się po prostu nazwał apostołem. Szok. Jak dla mnie rzecz nie do przejścia. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Wierzę osobiście w to. W październiku zeszłego roku przekazywałam wam słowo od Boga i mówiłam do was, że Bóg chce osądzić różne rzeczy w waszym życiu. I na skutek osądzenia tych rzeczy nastąpi wzrost. W zeszłą niedzielę dostałam takie przekonanie, że to jest dalej aktualne. To jest dalej aktualne. Problemy, które są w życiu ludzi, one się nie biorą, wiecie, one się nie biorą nie wiadomo skąd. One się biorą dlatego, że my tak naprawdę nie podważyliśmy, tak, systemu, w jakim żyliśmy i dalej żyjemy wedle starego systemu. Wedle systemu tego świata. Wedle systemu tego świata. Pierwsze co, kiedy Jezus przychodzi do naszego życia, to oddziela stare od nowego, tak? Poróżnia i wprowadza nieporozumienie. Ja na przykład, słuchajcie, kiedy narodziłam się na nowo z Bożego Ducha, ja w ogóle nie miałam porozumienia z ludźmi. W ogóle. Rozumiecie? Ja nie miałam porozumienia z moją rodziną, ja w ogóle nie miałam porozumienia. Ja wielokrotnie to nawet nie miałam porozumienia z wierzącymi. Ja wiem, Boże, oni jakoś tak wszyscy w jednym kierunku, a ja ciągle na opak. Oni ciągle tam, oni ciągle w prawo, a ja ciągle w lewo. Rozumiecie? Ja zgodziłam się na miecz w moim życiu. Pokoju doświadczałam na skutek przyjmowania Bożego standardu. Ja często powtarzałam, że zanim u nas zaczęliśmy w naszym życiu doświadczać pokoju, to najpierw zaczął się sąd w naszym życiu. I sąd rozpoczął się od domu Bożego. I ja podeszłam razem z Arturem, podeszliśmy do tego tematu bardzo poważnie. Zobaczcie, dzisiaj Norbert wyszedł i powiedział taką rzecz. To jest ogólnie nieprzyjemne, bo to nie jest przyjemne. Ja wiem, Boże, jak ja mam po takim czymś wyjść i głosić. To jest nieprzyjemne, ale po części to jest prawda. Wiecie, że nasze przychodzenie do Kościoła to tak naprawdę jest szacunek wobec Boga. My nie możemy tego nazwać inaczej. Tak jak przychodzimy do Boga, tak jak przychodzimy do Kościoła, tak jak się zachowujemy, to my mamy taki szacunek do Boga. Oczywiście możemy to ubrać w zupełnie inne słowa. Możemy powiedzieć, wiesz, ja tak naprawdę to tak, wiesz, to ja kocham Jezusa. Kochasz Go tak jak przychodzisz tutaj do Kościoła. Jeśli możesz się spóźniać, tak? To znaczy, że nie jest to dla ciebie ważne. Nie jest to dla ciebie ważne.
My wstajemy, słuchajcie, 5:30 w niedzielę. Można przyjść na czas. Powiem więcej, można być wcześniej. Można być wcześniej. Zgodziłam się w moim życiu, aby miecz przeorał moje życie. I dlatego, że zgodziłam się na to, to mam spokój z podstawowymi rzeczami i diabeł mnie nie męczy. Diabeł mnie nie męczy, nie żyję w systemie iluzji. Rozumiecie? Ponieważ zrobiłam porządek z różnymi rzeczami. Otwórzcie teraz sobie drugi list do Koryntian. Generalnie chciałabym mówić też dzisiaj o tym, że nie znamy już nikogo według ciała. Wiecie, w ogóle uważam, że ten temat, że my w naszym życiu nie respektujemy w ogóle, czyli nie szanujemy Bożego Słowa, powoduje to, że z tego powodu mamy problemy. Wiecie co, ja w zeszłym tygodniu przed nabożeństwem, dosłownie 5 minut przed nabożeństwem, dostaję telefon od mojej rodzonej siostry, która wyjechała do swojego męża za granicę i się dowiaduje, że mojego szwagra zamknęła policja. Zamknęła go policja, w ogóle siedzi, wiecie, i tak dalej. I wiecie, z uwagi na to, że ja mam pozałatwiane rzeczy w swoim życiu, że ja nie znam nikogo według ciała, że moja siostra jest na odpowiednim miejscu w moim sercu, to ta sytuacja nie paraliżuje mnie, ja nie panikuję, ja nie dorabiam do tego jakiejś teologii, bo ja teraz wyjdę, bo ja teraz będę się modliła, bo ja teraz w ogóle uwielbienia nie poprowadzę, bo ja wyjdę, niech ktoś inny to zrobi. Ja to w ogóle, wiecie, ja to natychmiast spycham to w sobie do w takie miejsce, gdzie tego jest w ogóle miejsce. Rozumiecie? Spycham to w sobie. Nie nadaję temu rangi. Nie nadaję temu rangi. Ja jednej osobie w moim życiu nadałam rangę. Jezusowi Chrystusowi. Ja Mu oddałam tron w moim życiu. Ja Mu oddałam moje życie, oddałam Mu moje serce, poddałam Mu całe moje życie. Rozumiecie? I dlatego w ogóle mogę być w miejscu, w którym nie jestem. Bardzo poważnie podchodzę do każdego nauczania, do każdego objawienia, do wszystkiego, co On w ogóle mówi do mnie. Ja nie podchodzę do tego od tak sobie, bo ktoś coś powiedział. Ja, czy to jest poselstwo, czy to jest korekta, czy to jest nauczanie, ja podchodzę do tych rzeczy bardzo poważnie, mega. Ponieważ ja nie uważam, że tutaj ktokolwiek wychodzi po to, żeby sobie coś tam pogadać, bo ja sobie wyjdę i coś tam powiem. Mnie się nie chce. Wiesz, przyjęcie pewnych rzeczy do swojego życia, między innymi tego słowa, które mówi, że nie znamy już nikogo według ciała. Nie znamy już nikogo według ciała. Otwórzcie sobie ten drugi list do Koryntian, 5:16-17. To jest, wiecie, to jest w ogóle nowe życie w Chrystusie, wiecie. Stare przeminęło. W ogóle, wiecie, Bóg nie rozumie różnych rzeczy. Jeśli my wiemy, że jesteśmy nowymi stworzeniami i On nam w ogóle pokazuje standard Królestwa, a my dalej chodzimy w starym, to w ogóle Bóg nie wie, o co chodzi, ale o co Ci chodzi. W ogóle ja odpowiedziałem w stosunku do Ciebie w Chrystusie. To jest takie proste. Bóg odpowiedział w stosunku do człowieka w Chrystusie. W Chrystusie jest pomoc. Ludzie mówią, no ale co to tam w tym Chrystusie? Ciągle mówisz jedno, w Chrystusie, w Chrystusie, w Chrystusie. Ja mówię, bo w Chrystusie. Musisz rozważać życie Chrystusa. Musisz Jego rozważać. Zaglądać do Niego, w ogóle mieć z Nim relacje, w ogóle patrzeć, w jak On się zachowywał w sytuacjach swojego życia. Artur zawsze to głosi, że Jezus dał nam najlepszy przykład, co to znaczy nie mieć względu na osobę. Bo nie wpuścił na przebudzeniowe spotkanie swojej mamy. I my nie możemy przejść obok tego od tak sobie. To się musi stać mieczem w naszym życiu. Rozumiecie? Ja w ogóle w taki sposób szanuję Słowo. Ja szanuję Słowo. Przeczytajmy to. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, a teraz już nie znamy, tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Jakże to są wyświechtane wersety. To jest tak wyświechtane słowo, które u wielu ludzi nie znaczy nic, nic. Jednym z, właśnie z tych wersetów, dla których ja się uchwyciłam tego, kiedy przebaczałam Arturowi. To była podstawa do wybaczenia. Stare przeminęło.
Oto wszystko uczyniłem nowym. Rozumiecie? Skoro nowy, to znaczy, że stary nie żyje. A jak stary nie żyje, to ja staremu nie daję miejsca głosu. I posłuchajcie, opowiem wam dalej o tej mojej siostrze. W ogóle z moją siostrą jest tak, że ona nie chce przyjąć Ewangelii. Ewangelizuje ją bardzo długo. Ale modlę się o nią cały czas wstawienniczo i mówię, Boże, posyłaj do niej robotników. W ogóle posyłaj robotników do całej mojej ziemskiej rodziny. Tam, gdzie ja już się skończyłam, to Ty posyłaj do nich robotników. I wiecie, mówiłam wam już kiedyś, że był taki moment, że zbudowałam ją do tego stopnia, że mówię, słuchaj, wyjedź z tej Polski, wyjedź do tego swojego w ogóle męża, żyjcie szczęśliwie. I ona tak zrobiła i wyjechała. I wiecie co? Dowiaduje się potem, że jej menadżerem jest na nowo narodzona kobieta, która ona do mnie, siostra ma moje ma na imię Edyta i mówi, słuchaj, ona do mnie mówi, że ona jest też narodzona z Bożego Ducha, tak jak ty. Ja mówię, i mówi do mnie, i w niedzielę idę na spotkanie z pastorem. Ja mówię, i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, mówię, nie chciałeś słuchać mnie, to iść na spotkanie, mówię, z cygańskim pastorem. Ale posłuchajcie, co się dzieje dalej. Ten mój szwager jest zamknięty, i moja siostra składa, iż między nami już jest tak niby dobrze, wiecie. Znowu dochodzimy do takiej miłej relacji. Ja jestem super siostra, gadka, to wiecie i tak dalej. I pada propozycja, żebym jej pożyczyła 1000 funtów. Boże, jedyny. A ja już wiem, co będzie. Mówię, znowu będzie chłód i lód na kilka miesięcy, jak nie na rok. Rozumiecie? Ale z uwagi na to, że ja po prostu, ja mam tak te rzeczy przetrenowane. Ja w ogóle wzięłam to na warsztat. Mnie Boże, nie znam nikogo według ciała. Nie pomagam ludziom poza Chrystusem. Ja im nie pomagam poza Chrystusem. Moja siostra jest totalnie poza Tobą. Czyli co? Ja w ogóle nie rozważam tego zagadnienia. W ogóle nie biorę tego na warsztat. Biorę, siedzimy sobie w pokoju, biorę telefon i mówię do Artura, wiesz, że mówię, naciskam teraz, mówię, wyślij, jest mróz. No mróz jest, mówię, znam moją siostrę, mówię, samotniczka jest taka, mówię, mróz jest na co najmniej, mówię, rok czasu. I posłuchajcie, ja nie pożyczę jej tej, nie pożyczyłam jej tych pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że ja wierzę w to, co jest napisane tutaj, że ja nie znam nikogo według ciała. I poza Chrystusem ja w ogóle nie pomagam ludziom. Moja siostra nie chce przyjąć Ewangelii. Ona nie chce przyjść, że tak powiem, do tego Boga, który uratował moje życie. Więc w ogóle co ja mam wspólnego z niewierzącym? Nie mam. Chciałam, żebyście poważnie podeszli dzisiaj do tego tematu, dlatego że w związku z tym jest mnóstwo problemów w Kościele. Z uwagi na to, że znamy ludzi według ciała, oni są gdzieś ustanowieni na nieodpowiednim, że tak powiem, miejscu w naszym sercu. I dzisiaj jest czas detronizacji. Dzisiaj po tym słowie to jest czas detronizacji, to jest czas, abyś ty zdetronizował swoich rodziców, swoje dzieci, swoich przodków i krewnych i wszystkich przyjaciół królika. Rozumiecie? Wszystkich trzeba zdetronizować. Na pierwszym miejscu w naszym życiu ma być Jezus Chrystus. I to nie może być slogan. Wiecie, że to nie może być slogan. Mi ludzie w ogóle zarzucają takie rzeczy. Dlaczego ty w ogóle śpiewasz, że kochasz Jezusa? Zakochałam się w Tobie, Jeszua. Nie wstydzisz się? Ja mówię, niech się wstydzi ten, kto słyszy. Ja się nie wstydzę, bo ja się zakochałam w Jezusie. Jezus autentycznie uratował moje życie. Rozumiecie? Jestem bardzo prostym człowiekiem i bardzo prosto przyjmuję słowo. I na skutek prostego przyjmowania mam tak prosto, że czasami mówię, Boże, ale mam prosto. Mam tak prosto, że jak przychodzi jakakolwiek krzywizna do mojego życia, to ja ją trzaskam tak. Rozumiecie? Mam tak prosto, że jak cokolwiek się rozgałęzia w bok, ja mówię, jest. Od razu to trzaskam. Nie mam tak zwanego miksu chrześcijańskiego. Rozumiecie? Być może wielu z was w ogóle nigdy w swoich domach nie powiedziało, że poznaliście Jezusa. I może boicie się w ogóle powiedzieć. To jest w ogóle mega ważne, że kiedy rodzimy się na nowo z Bożego Ducha, to natychmiast o tym opowiadamy. Wczoraj Beatka w ogóle jesteś dzielna. Wczoraj Beatka jeszcze do mnie wieczorem napisała SMS-a. Czy ja jestem gotowa, żeby złożyć świadectwo? Ja mówię, jesteś gotowa. Mówię, to pytanie jest od diabła. Nie boję się jej tak powiedzieć, bo ona jest dziewczyna z Nabojki, z Nasielska, więc ona się nie obraża. Posłuchajcie, Bóg na skutek tego, co dzisiaj do was mówię, chce, ale też nie będzie za wami biegał.
Chcę, aby pewne rzeczy zostały zdetronizowane. Zdetronizowane. Ci wiecie, jak gdyby diabeł jest specem od tego i nieprzemienione ludzkie umysły, aby wszystko wymieszać w jednym kibelku. Że nie ma różnicy między żywym a martwym. Rozumiecie? Diabeł chce to wszystko wymieszać. On chce, aby te rzeczy były wciąż takie same. A Jezus powiedział, i uczynię różnicę między tym, kto mi służy, a tym, kto mi nie służy. Posłuchajcie, te rzeczy, o których ja mówię, między innymi to, że tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło. Wiecie, ja to często mówię, żeby miało nie być nic więcej, żadnego innego nauczania. To tylko to słowo. Stare przeminęło, oto wszystko czynię nowym. Nowym. A wiesz, jaki byłeś stary? Ja nie wiem, jaki byłeś stary, ale ty wiesz. Rozumiecie? Ponieważ to ty najlepiej siebie znasz i to ty w stanie jesteś w swoim życiu określić, co jest stare, a co jest nowe. Ja nie wiem tego. Rozumiecie? I to też tak się nie dzieje, że ja nałożę ręce, wiem, o, ten to buta. To tak nie działa. To w ogóle Jezus we mnie nadzieja chwały. W pierwszej kolejności dla mnie. W pierwszej kolejności dla mnie. Rozumiecie? Dla mnie. A więc stare przeminęło, czyli wszystkie stare rzeczy przeminęły. I teraz ty jako narodzony z Bożego Ducha człowiek wiesz, czy postępujesz jak nowe stworzenie, czy postępujesz jak stare stworzenie. I powiem ci, że nie ma czegoś takiego, bo ludzie to mówią, wiesz, ja to tak postępuję jak stary, bo ja tak muszę. Nie musisz. Nie musisz. Od kiedy zamieszkał w tobie Duch Święty. Duch Święty to nie jest pomiotło. Duch Święty to jest moc z nieba. Ten sam Duch, który wyzwolił Jezusa z piekła, zamieszkał w tobie. I w pierwszej kolejności dał ci moc do tego, abyś przeciwstawiał się grzechowi w swoim życiu. W ogóle to ty wiesz, co w twoim życiu nie trybi, co w twoim życiu nie działa. To ty jesteś w stanie rozdzielić stare od nowego. Ja nie. Bo ja nie wiem, jakim byłeś starym człowiekiem. Natomiast ja świetnie wiem w moim życiu, kiedy ja zaczynam się zachowywać jak stary człowiek. Wiem to również, kiedy zaczyna się zachowywać jak stary człowiek Artur, ponieważ go znałam. Rozumiecie? Ponieważ go znałam. Ale ty sam dla siebie jesteś w ogóle barometrem. Rozumiecie? I Duch Święty, On ci będzie pomagał. Głosiłam do was kiedyś i mówiłam, wiecie, w ogóle wiem, że te proste rzeczy, najprostsze rzeczy w postaci, gdzie się wkłada narzędzie do rąk ludzkich, to ludzie tego nie chcą słuchać. Wiem dlaczego. Ponieważ najłatwiej jest się zawiesić na drugim człowieku. Najłatwiej jest przyjść do człowieka i powiedzieć, co tam ci Bóg powiedział o mnie? Nic. Bo Bóg każdego dnia ma bardzo dużo do powiedzenia na mój temat. Ja w ogóle z Bogiem nie rozmawiam o tobie. Ja z Bogiem rozmawiam o sobie. W ostatnim czasie taka kobieta do mnie przyszła i wiesz, pojawił się u nas w kościele taki mega duchowy człowiek, takie ma sny. Ja mówię, o kim? No o ludziach. Ja mówię, zażwię. Dlaczego nie o sobie? A dlaczego nie o sobie, tylko o innych ludziach? Rozumiecie? Czegoś tam został nauczony. No ale jest taki duchowy. Ja wiem tak, jest otwarty na wszelaką duchowość, która w ogóle jest. Rozumiecie? Ale ta duchowość niekoniecznie musi być duchowością jezusową. I teraz posłuchajcie, w ogóle chciałabym, żebyście poważnie podeszli do tego. Wiecie, w ogóle stare przeminęło. Przeminęło stare. Ja nie jestem starym człowiekiem. Nie zachowuję się jak stary człowiek. Pamiętam, jak Artur wyszedł z więzienia i zaczął wychowywać naszego syna. Ja miałam z Wiktorem taką emocjonalną, dobrą relację. I pamiętam, że kiedyś sobie siedzieliśmy w kuchni i Artur coś tak ostro coś do niego po prostu powiedział. I wiecie, ja w starym moim życiu byłam strasznie takim szczekatym człowiekiem. Chyba nawet za to najczęściej dostawałam, że bardzo dużo mówiłam. Może niepotrzebnie. I kiedy tak siedzieliśmy przy tym stole i Artur mówił do Wiktora, to do mnie powiedział Duch Święty, ponieważ ja zawsze przeszkadzałam Arturowi w wychowaniu dzieci, szczególnie Wiktora. Miałam takie wrażenie, że po prostu mu zrobi krzywdę. Patrzyłam na niego jak na starego człowieka. I teraz niech Duch Święty usługuje tobie. Być może masz podobne rzeczy w swoim życiu. Otwieraj się na Ducha Świętego.
Przyjmuj w ogóle to, co się pojawia w tobie, to jest Duch Święty. To jest rzecz do zmiany. To są bardzo proste mechanizmy. Tu nie ma żadnych trudnych rzeczy. Te rzeczy, które ci Duch Święty pokazuje, to właśnie one są do zmiany. Nie szukaj ich na siłę, ale te, które teraz widzisz, to one są do zmiany. I wiecie, ja zawsze miałam taką tendencję, że jak Artur tam coś do Wiktora, to ja zawsze otwierałam drzwi, wpadałam do pokoju, gotowa byłam gdzieś tam, wiecie, nawet poszarpać się z nim. Wydawało mi się w tamtym czasie, że on po prostu robi Wiktorowi krzywdę. I kiedy siedzieliśmy tam przy tym stole, to Duch Święty do mnie w ogóle powiedział, że ja robię krzywdę Wiktorowi poprzez to, że zachowuję się jak stary człowiek. To ja robię Wiktorowi krzywdę, ponieważ w ogóle dziecko czuje się bardzo niebezpiecznie, kiedy mama tak myśli inaczej niż tata i tata myśli inaczej niż mama. Rozumiecie? Ja w ogóle mówię, ale jazda. Wiecie, natychmiast podeszłam do tego bardzo poważnie, bo w ogóle natychmiast, rozumiecie? Wiktor takimi patrzył na mnie szklanymi oczami, ponieważ on zawsze mnie werbował gdzieś wzrokiem. Liczył na moją pomoc, czyli liczył, że w sytuacji kryzysowej mama na niego spojrzy, po prostu podejdzie, wiecie, tata będzie tutaj zdemaskowany, nie odzywaj się, mamusia jest. Ale on spojrzał na mnie tymi oczami, a ja miałam w ogóle pochyloną głowę i wiedziałam, że w ogóle muszę zdetronizować go w swoim życiu. Nastąpił wtedy na skutek tego, że Duch Święty do mnie to powiedział, nastąpiła detronizacja Wiktora w moim życiu. I wiecie, w ogóle uważam to za sukces. Uważam to za sukces, ponieważ ja mam moje dzieci na odpowiednim miejscu, ale wiem, co dzieci potrafią zrobić, tak? Wiem, że kiedy one nie są na odpowiednim miejscu, tak? To w ogóle przyćmią rzeczy. Wiecie, i potem ludzie się na przykład modlą, Boże, a czemu tak jest, Boże, rozwiąż tą sytuację, a Bóg tą sytuację chce rozwiązać w bardzo prosty sposób. On chce zdetronizować wszystko w twoim życiu, tak? I chce wyrównać do tego stopnia, aby to on był na pierwszym miejscu. I wiecie, w tej całej sytuacji Wiktor do mnie podszedł i powiedział, że mówi, mamo, i ty przeciwko mnie? Wiecie, mamo, i ty przeciwko mnie? Ja mówię, nie, ja nie przeciwko tobie. Ja po prostu mam takie samo zdanie jak tata. Ja mam takie same zdanie jak tata. Moje zdanie to jest, to w ogóle, moje zdanie to wypowiedział tata. I wiecie, oczywiście to nie jest tak, że te rzeczy się dzieją tak. To wszystko jest proces. Za cokolwiek ty się bierzesz w swoim życiu, to jest to proces. To są rzeczy, które są rozłożone na wielokrotnie na miesiące, a czasami i na lata wprowadzania prawdy Bożej do swojego życia. To tak jak ze składaniem świadectwa. Zobaczcie, składacie teraz świadectwa, cieszycie się, ludzie o was piszą w internecie. Wiecie, co to jest? To jest ten najprostszy element. W ogóle zostałem zbawiony, tak? I opowiadam o Jezusie. To są te trzy rzeczy, poprzez które zwyciężamy diabła. Między innymi przez słowo swojego świadectwa. I oczywiście tego się nie robi raz, tego się nie robi dwa, tylko to się ma stać kulturą naszego życia. Tak samo jak kulturą naszego życia, czyli my musimy przyjąć kulturę z nieba. A kultura z nieba, tak, jest między innymi podyktowana tu. I Duch Święty, który mieszka w tobie i on jest ponadczasowy i jest ci w stanie usłużyć w każdej sytuacji. Rozumiecie? Czyli co? Nie znam nikogo według ciała. Nie usługuję ludziom poza Chrystusem. Ja w ogóle... Dzisiaj ludzie są poplątani w takie sytuacje, w takie rzeczy, że ludzie wierzący spłacają długi swoich dzieci. To jest masakra. Ja mówię, dlaczego ty to robisz? Dlaczego ty to robisz? Dlaczego ty wyciągasz w ogóle miecz z jego ręki, płacisz za niego długi? Rozumiecie? I ludzie mają do tego teologię, do tego jest dorobiona teologia, bo ja mam słowo od Boga. Ja mówię, nie masz w tym temacie słowa od Boga. Bóg nie pomaga ludziom poza Chrystusem. To są twoje deficyty. Ty się boisz o swoje dzieci. Ty się po prostu boisz o swoje dzieci. Dorobiłeś do tego teologię. Spłacę długi, zrobię to, bo teraz musi być tak, bo teraz musi być tak. To jest nieprzemieniona bańka. To znaczy, że ten werset, kiedy ty go czytasz, on dla ciebie nie znaczy nic. Nic. Nie znam nikogo według ciała. Rozumiecie? Zobaczcie, Bóg nie ma względu na osobę. I jedną z cech
Boga, tak, kiedy sądził, to jest w ogóle to, że on nie ma względu na osoby. Zobaczcie, jak on potraktował Jezusa. Bóg osądził Jezusa. A my wielokrotnie boimy się osądzić czegoś w swoim życiu. Pierwszą, którą boimy się osądzić, to swoją duszę. Potem boimy się osądzić jakieś relacje. Rozumiecie? To są mega ważne rzeczy. Mega ważne rzeczy. Ponieważ jeśli my nie podejdziemy do tematu w sposób poważny, tak, to będziemy w systemie kłamstwa. To nie jest Królestwo Boże, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Pomaganie ludziom, którzy są poza Chrystusem, to jest po prostu kłamstwo. To jest w ogóle, to jest taki wymysł diabła i tak się ludzie dali na to złapać. Złapali się dlatego, że nie podchodzą poważnie do tego, co jest napisane w Słowie Bożym. Ja to często do ludzi mówię, jaki ty masz w ogóle stosunek? Jaki masz stosunek do prawdy, która jest uwalniana? Ty uważasz, że w ogóle prawda to została, że w ogóle Bóg to nie ma co robić i on tak w ogóle co niedziela pra-t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 a-
odpowiedział w Chrystusie. On do nas odpowiedział w Chrystusie. Miałam kiedyś taką przyjaciółkę w takim... na początku mojej drogi z Bogiem. Byłam z nią bardzo związana. Jest również moją imienniczką. Bardzo byłam z nią związana. W jednym czasie się nawracałyśmy. Jej mąż siedział w więzieniu, Artur siedział w więzieniu. Miałyśmy tak naprawdę plany wobec siebie niemiłosierne. Ach, co my razem nie będziemy robić, w ogóle wiecie, już wizja, wyjdzie Artur, wyjdzie jej mąż, będziemy robić różne rzeczy, po prostu rzecz cudowna. Ale wiecie, kiedy wyszedł Artur i kiedy zaczęliśmy napierać do przodu, to się okazało, że ja jestem dalej z nią związana i to nie jest dobre związanie. I to było demoniczne związanie. Ja gdzieś chyba byłam troszkę od niej uzależniona. I bałam się w ogóle tego, bałam się tego rozciąć. I Bóg do mnie powiedział, że ja muszę to rozciąć, że ja muszę rozciąć tę relację. I w tamtym czasie, gdybym ja nie rozcięła tej relacji, ja nie rozwinęłabym się, rozumiecie? My sobie po prostu usiadłyśmy, przeprowadziłyśmy sobie rozmowę i ja musiałam rozciąć tę relację. I być może i ty tak masz dzisiaj w swoim życiu, że jest albo ktoś, albo coś, co w ogóle powstrzymuje twój wzrost. I posłuchajcie, wzrost jest przez sąd, przez podział. Wielokrotnie jest tak, że zaczynamy z Arturem z kimś pracę, tak? I powiedzmy, a potem, a kończymy ją z zupełnie inną osobą. Z kim innym zaczynamy, a zupełnie inną osobą kończymy. Taki jest Bóg. Bóg cały czas szuka naczynia. Jeśli jesteś dzisiaj w takim miejscu, że widzisz, że nie osądziłeś rzeczy w swoim życiu, że nie osądziłeś relacji, że tak naprawdę w ogóle wiesz, jakby w ogóle patrzysz na, w ogóle masz wzgląd na osobę. Wiesz, ja to tam nie powiem. Zobaczcie, to, że ja te rzeczy mówię publicznie. Wielokrotnie ludzie mówią, a czemu ty to mówisz publicznie? Przecież twoja siostra może odsłuchać to świadectwo. Dzień dobry, taka właśnie jestem. Nie mam względu na osobę, mówię wszystko publicznie. I mam sukces w życiu. Nie mam względu na osobę. Nie boję się i się nie wstydzę, bo nie mam względu na osobę. I z uwagi na to, że nie mam względu na osobę, liczę tylko na Boga. Nikt mnie nie może obronić, tylko Bóg mnie może obronić. Rozumiecie? Ja nie mówię, że to są łatwe rzeczy, ponieważ ja te rzeczy brałam na warsztat, ja je wprowadzałam do mojego życia. To nie jest tak, że one się stały tak. To jest w ogóle kultura nieba, którą ja żyję na co dzień. Na co dzień. Tu nie ma tak, że my w ogóle słyszymy prawdę jakąś, tak? I my dzisiaj mówimy, o tak, panie, mam to już załatwione. Nie! Jutro jest sytuacja, abyś to wprowadził w życie. Pojutrze jest kolejna sytuacja, żebyś to wprowadził w życie. Po pojutrze jest kolejna sytuacja, żebyś to wprowadził w życie. Być może jest tak, że potem jest tydzień przerwy. Rozumiecie? I się wydaje, że jest laba. Mam ten temat, załatwiony. I jest test. I jest taki quiz. Rozumiecie? I jest taki quiz. I w tym teście ty widzisz w ogóle, czy ta sprawa jest w ogóle załatwiona. Czyli co? Nie znam nikogo według ciała. I to ten temat doprowadza do potwornych problemów w Kościele. Ludzie żyją właśnie w kłamstwie. I to najgorsze jest to, że do tego wszystkiego wplątany jest Bóg. Bo wiecie, że do tego jest wplątany Bóg. Jeśli rodzice nie mają pozałatwianych spraw ze swoimi dziećmi, płacą za nich długi, biorą odpowiedzialność, czyli w ogóle biorą porażki swoich dzieci na swoje plecy,
tak? I dorabiają do tego teologię w postaci takiej, że wiesz, Bóg mi powiedział. No i co? I teraz ktoś, kto nie zna Boga, ktoś, kto nie respektuje w ogóle spraw Królestwa Bożego, łyka to jak karp i mówi tak, skoro on tak ma, to ja też tak mam. Ale ja musiała ci dzisiaj powiedzieć, że Bóg uczynił różnicę. Jezus taki w ogóle nie jest. Rozumiecie? Tak jak Artur mówi, że on nie był zarodzinny. I to nie są łatwe tematy do wprowadzenia do swojego życia. Ale to te proste rzeczy, kiedy my wprowadzamy proste rzeczy, tak? To mamy zwycięstwo. W ogóle branie czyichś problemów na siebie, to jest świat. To jest świat, posłuchajcie. To jest świat. Do tego jest dorobiona parszywa teologia. I dlatego w naszym kraju jest tak mało zewangelizowanych ludzi. Dlatego, że ludzie w kościołach siedzą po prostu w kiblu. Ludzie w kościele po prostu siedzą w kiblu. I dlatego jesteśmy cały czas na szarym końcu, jeśli chodzi w ogóle o zewangelizowanie naszego narodu. Rozumiecie? Dlatego, że ludzie niby mówią, wiesz, Jezus jest moim Panem, ale coś tam się wydarzy, imieniny cioci, ale imieniny cioci! Ja wiem, no imieniny cioci, zdetronizuj to, ale mama, zdetronizuj to. I wiecie, nie jestem w tym temacie gołosłowna. Znacie moją historię z moją mamą. Kiedyś ktoś do mnie powiedział, jesteś w tym zimna. Ja mówię, nie, ja jestem wykonawcą słowa. Ja jestem wykonawcą słowa. Jak to fajnie tam sobie w ogóle pośpiewać, rozumiecie? Tylko pytanie, czy ja tak żyję. Ja jestem wykonawcą słowa. Ja poniżyłam w swoim życiu moje emocje i moje uczucia. Dlatego mogę być w takim miejscu, w jakim jestem. To jest oczywiście proces, ale ja poniżyłam emocje w moim życiu i podchodzę poważnie do słowa, które tutaj jest spisane. Otwórzcie sobie jeszcze list Jakuba 4:4. Wiecie, tak naprawdę prowadzenie ludzi poza Chrystusem, to jest w ogóle to się niczym nie różni od świata, bo to jest świat. Rozumiecie? To po prostu jest świat. Przecież w Bogu są w ogóle mega proste rozwiązania. Mega proste rozwiązania. A gdyby tak na przykład pastor w kościele stanął w niedzielę i powiedzmy po długim uwielbieniu powiedziałby tak. Zabrałby kasę i powiedziałby tak. Bóg w Chrystusie dał ci pomoc. Amen. Odłożył mikrofon i koniec nabożeństwa. To gwarantuję ci, że kiedybyś to wziął na warsztat w ciągu tygodnia, że Bóg w Chrystusie dał ci pomoc, to masz sukces. Bóg w Chrystusie dał ci pomoc. List Jakuba 4:4. Wiecie, w ogóle tak sobie ostatnio postanowiłam, mówię, Boże, póki będę chodziła po tej ziemi, będę prostowała Twoje drogi. Będę Twoim głosem i będę prostowała Twoje drogi. Jeśli będę widziała, że rzeczy skręcają w prawo albo w lewo, to będę wychodziła i będę prostowała Twoje rzeczy. Rozumiecie? My musimy przez cały czas mieć prawdziwy wizerunek Boga. Ale żeby postrzegać prawdziwie Boga i mieć prawdziwy wizerunek Boga, to musimy respektować Jego Słowo. Także nie tylko to, że Jezus pokój przyniósł. On przyniósł miecz, tak? Pokój jest, że tak powiem, skutkiem ubocznym władania mieczem. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Wiecie, tu nie chodzi o to, że tu trzeba się bać, tak? Że ja się boję, bo ja w ogóle nie drżę. Ja nie drżę przed karą, ponieważ cała kara została w ogóle zrzucona na Jezusa, więc ja nie drżę przed karą, tak? Ale ja mam szacunek. Ja w ogóle nie przyjaźnię się z tym światem, ponieważ przyjaźń z tym światem to wrogość wobec Boga. I niech Duch Święty ci objawia, co to znaczy przyjaźń z tym światem. Bo to nie znaczy w ogóle pójść na dyskotekę. Rozumiecie? Między innymi w wzgląd na drugą osobę. Rozumiecie? To, że ty masz wzgląd na osobę, to, że ty w ogóle masz wzgląd na ludzi, że w ogóle jakoś szczególnie ich traktujesz, tak? To jest w ogóle przyjaźń ze światem, ponieważ Bóg osądził Jezusa. On Jezusa osądził. W Jezusie jest pomoc całkowita. Ale trzeba rozważać życie Jezusa. Jezu,
Ja chcę Cię widzieć, ja chcę wiedzieć, jak Ty się zachowywałeś w tym miejscu, jak Ty się zachowywałeś w tym miejscu, jak Ty czułeś w ogóle, co Ty robiłeś, jak Ty czułeś, jak Ty rozmawiałeś. Rozumiecie? Przecież Jezus normalnie miał uczucia. Jest napisane, że On cierpiał na krzyżu w duszy swojej. Ludzie wielokrotnie mówią, ale to wiesz, bo to mnie boli. Mnie to boli. To boli. Ale ten ból nie jest na śmierć. Ten ból nie jest na śmierć. Te wszystkie cięcia, które musimy porobić w naszym życiu, tak, to jest ku życiu. Posłuchajcie, ku życiu. To jest chwilowy ból. Bo jeśli powiedzmy, na tronie Twojego serca jest Twoja mama albo Twój tata, tak, to ja nie ukrywam, że to boli, kiedy się detronizuje. Ale to nie jest ból ku śmierci. To jest ból ku życiu. Tak? Jeśli stracisz, to zyskasz z Jezusem wieczność. I zobaczysz, jak te problemy tego świata nie będą Cię dotykały. Powiecie, z czym mamy problemy? My nie mamy w ogóle problemów duchowych, bo to nie są problemy duchowe. My nie mamy duchowych problemów. My mamy problemy duszewne. Duszewne. Dlatego, że Bóg przychodzi z jakąś prawdą, uwalnia do Ciebie prawdę, tak? No ale Ty codziennie, każdego dnia stajesz przed wyborem. Powiem tak, Twoje życie składa się z wyborów. Ty każdego dnia dokonujesz wyborów. Czy postąpisz tak, czy postąpisz tak? Czy postąpię w wierze, czy postąpię w ciele? Czy będę miała wzgląd na osobę, czy nie będę miała względu na osobę? Powiem, czy nie powiem? A jak powiem, to stracę pracę, dostanę następną. Ale ja nie jestem z tego świata. Jeśli się boję, a lęk nie pochodzi od Boga, to znaczy, że lęk daje mi kto? Diabeł. Diabeł. Ja to często się śmieję, patrzę na pewnych usługujących, ja mówię, dlaczego Ty nie robisz tych rzeczy? Dlaczego Ty siedzisz, kurczę, jak mówię, pies w kojcu? Przecież Ty jesteś usługujący na tym terenie. Dlaczego Ty siedzisz jak pies w kojcu? No zachowujesz się jak pies w kojcu. Przecież Ty powinieneś świecić przykładem na ulicy, w pracy, w małżeństwie, wszędzie. Do tego powołał nas Bóg. On nas do tego powołał. I wiecie, ja to w ogóle, ja mam do tego ogromny szacunek, bo jak zrozumiałam to, że dzisiaj Bóg na tej ziemi przejawia się przez nas, wiecie, no to to w ogóle o co chodzi? On się przejawia przez nas. Więc tak jak Ty go prezentujesz, to tak go ludzie odbierają. A jeszcze na dokładkę, jak jesteś liderem, tak? I masz popaprane w głowie i w ogóle stajesz i mówisz, wiesz, słuchajcie mnie, no to... Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Wiecie, ja mam ogromny szacunek do tego. Jeszcze raz podkreślam. Nie strach. Bo ja nie drżę przed karą. Bo ja się nie boję kary. Bo to nie o to chodzi. Ale ja w ogóle... Ja mam szacunek do słowa. Ja mam szacunek do tego, do całej spuścizny, jaką Bóg dał w Jezusie. W Jezusie. Bóg dał nam pomoc w Jezusie. I przyjęcie tej prostej pomocy w Jezusie daje nam zwycięstwo do naszego życia. Tu wiecie, tu nie ma w ogóle, tu nie ma tak, że tak powiem, skomplikowanej, tragicznej teologii. Teologię to w naszym życiu dorabia diabeł. Bo wiecie, skąd się tworzy teologia? Kiedy my nie załatwiamy rzeczy, to diabeł przychodzi i nakręca teologię. Wiesz, bo musisz zrobić tak. Ja wielokrotnie jak słyszę, jak ludzie usługują i jak ludzie mówią, to ja mówię, o matko i córko, co to jest w ogóle? Mówię, jak ty tak w ogóle możesz myśleć? Mówię, powiem ci, tak jak mówisz, tak masz w głowie. Tak jak mówisz, tak masz w głowie. To jest w ogóle mega wszystko proste. Mega wszystko proste. Bóg w Chrystusie Jezusie odpowiedział w stosunku do człowieka, czyli dał pomoc w Jezusie. Przyjaciele, żebyście mieli z tego, co powiedziałam dzisiaj, nie zapamiętać w ogóle wiele, to pamiętaj to, że wzrost do Twojego życia przyjdzie poprzez to, że osądzisz te rzeczy, których być może najbardziej się boisz. Być może boisz tych rzeczy się osądzić. Powiem Ci, tak głęboko i tak, jak jesteś związany z ludźmi, powiedzmy w relacjach rodzinnych i tak dalej, tak? No to jest trudne, ale to jest wszystko możliwe do przejścia. Tak jak Artur powiedział, nie, w ogóle nie mówmy
że problem jest taki wielki, a Bóg jest taki malutki. W zupełnie inny sposób musimy podejść do tematu, tak? W ogóle jest wielki Bóg. Wielki Bóg mieszka we mnie i On, tak? Jezusem, który jest we mnie, chce rozwalić cały system świata, który gdzieś jeszcze się do mnie przykleja. Wiecie? Bóg chce, żebyś był szczęśliwy. I to jest również bardzo wyświechtane. Wiecie, ja jestem szczęśliwa. I to nie jest tak, że do mnie nie przychodzi diabeł. Do mnie przychodzi diabeł, do mnie przychodzi choroba, do mnie przychodzi grzech. Do mnie przychodzą różni ludzie, mają do mnie pretensje, przychodzi do mnie rodzina. Rozumiecie? Różni ludzie do mnie przychodzą, czyli przychodzi do mnie diabeł w różnej postaci. Ale z uwagi na to, że ja porobiłam porządki, porobiłam słowem cięcia w moim życiu, to ja mam dzisiaj tak, jak mam. I to, wiecie, i to wcale nie jest tak, że... A to takie, to było trudne? Tak! Ale to nie był ból na śmierć. To nie był ból na śmierć. Rozumiecie? Ja w ogóle... Artur jest dla mnie ważny, ja go kocham, ja przez wiarę zdecydowałam, że żyję z nim, ale to nie on mnie prowadzi. To nie on prowadzi moje życie. Ja go słucham, ja go uznałam jako swojego króla, kapłana i proroka. I on mnie również naucza, ale on mnie nie prowadzi. To nie jest tak, że ja nie przyjdę, ja mu prawdy nie powiem. Rozumiecie? Miecz jest również w naszych relacjach. Ja wielokrotnie przyjdę i powiem, posłuchaj, rzeczy się mają tak, tak, tak i tak. Nie bójmy się tego. Bóg nie ma względu na osobę. Ja w ogóle postanowiłam, że będę naczyniem niosącym prawdę. Jakkolwiek to będzie odbierane przez ludzi, płacę swoją cenę. Bycie naczyniem niosącym prawdę płaci się cenę. Rozumiecie? Płacimy cenę za to, że niesiemy prawdę. Chrześcijaństwo jest dla kozaków. Chrześcijaństwo nie jest dla mięczaków. Chrześcijaństwo jest dla kozaków. I Bóg dał nam super start. Tak? W postaci Jezusa. Jezus super start. W ogóle Jezus jest super startem dla każdego z nas. Chciałabym, żebyśmy mogli też się pomodlić, ok? Żebyśmy pomodlili się o wszystkie rzeczy, które... Siedźcie, nie musicie wstawać. Cokolwiek dzisiaj Duch Święty objawiał Tobie, czy to w postaci problemu, czy związania, czy jakiegoś kompromisu. Kompromis jest też mega w ogóle, wiecie, kompromis to jest jakiś układzik, tak? W ogóle definicja kompromisu jest taka, że to jest układ. Więc jeśli jesteś w jakimś układzie, to postanów, że w ogóle dzisiaj, bo to wiecie, bardzo ważne jest w ogóle działać na skutek tego, co słyszymy. Słowo Boże mówi, że w ogóle, wiecie, jeśli dzisiaj usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie serc swoich jak w czasie buntu. Czyli jak w czasie, kiedy byliśmy w świecie, bo w świecie byliśmy buntownikami. Bo wierzę, że kiedy przychodzimy do Jezusa, tak, to w ogóle w sposób uległy podchodzimy do nauczania, do Jego słowa, respektujemy to, co mówi Bóg, tak? To jest dla nas mega ważne. Jeśli Duch Święty pokazuje Ci dzisiaj te rzeczy, czy kompromis, czy związanie, czy gdzieś przyjaźń ze światem, czy to, że w ogóle gdzieś nie jesteś jakimś świadectwem, czy to, że masz w ogóle nie takie relacje rodzinne, jak powinieneś mieć, że gdzieś to jest w ogóle nie na takim miejscu, to dzisiaj w ogóle postanów, że w ogóle detronizujesz te rzeczy. Chodzi o Twoje życie. Chodzi o Twoje życie, chodzi o to, abyś uwalniał życie i pamiętaj, ty jako na nowo, jako nowonarodzony człowiek jesteś drzwiami Boga do życia człowieka albo drzwiami diabła. Rozumiecie? Jesteśmy albo drzwiami Boga do życia człowieka, albo drzwiami diabła. Jeśli jesteśmy w jakimś kompromisie, no to niestety nie jesteśmy drzwiami Boga do życia człowieka. Jakkolwiek to jest w nas ubrane, jakkolwiek to jest w ogóle, jak... To może być w ogóle w złoto ubrane. Rozumiecie? To jest kupa. To jest kupa zawinięta w ogóle w papierek, tak? Taka mieszanka w ogóle. Mieszanka ziemsko-niebiańska. Takie coś w ogóle, czego nie wiadomo, co z tym w ogóle zrobić. Rozumiecie? Rzeczy są proste. Mamy wpływać kulturą nieba na ludzi. Pomódlmy się. Duchu Święty, Ty, który wprowadzasz ludzi w prawdę, ja uwielbiam Ciebie,
Ja dziękuję Ci za Twoje słowo. Ja dziękuję Ci, że Ty jesteś prosty, że Ty nie dajesz trudnych rzeczy. Ja modlę się teraz, Ojcze, abyś wprowadzał ludzi w prawdę, aby ludzie, Ojcze, widzieli teraz, cokolwiek nie trybi w ich życiu, cokolwiek się ze sobą nie spina, gdziekolwiek jest jakikolwiek kompromis, przyjaźń ze światem, Ojcze, ja to rozwalam w imię Jezusa. Ja, Ojcze, staję w wierze z tymi, którzy teraz się modlą, Ojcze. I ja dziękuję Ci, Jezus, że Ty przyszedłeś jako rozwiązanie każdego problemu. Ja uwielbiam Ciebie, święty Jahwe. Ja dziękuję Ci, że Ty jesteś wojownikiem. Ja dziękuję Ci, że Ty nam pokazałeś, jak żyć na tym świecie. Uwielbiam Ciebie, Jezus. Wywyższam Cię. Jezus, ja ustanawiam teraz Twoje królestwo na tym miejscu i w życiu każdego człowieka. Ja modlę się, abyś przyszedł z pomocą do każdego człowieka. Niech przyjdzie pomoc z nieba do każdej osoby, do każdego problemu, do każdej sytuacji. Przyjdź, Duchu Święty. Bądź radą, bądź pomocą, bądź słowem. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.